Witamy. Tutaj mamy jeszcze raz to ujęcie, które chcemy w tym filmie pokazać. O co nam tutaj głównie chodzi? W tym filmie zobaczymy tutaj na tej wieży, na końcu. Ja tutaj zoomem przyzoomuję. O. Wiecie, co chcemy zobaczyć? Właśnie to. Kula w kuli. O, proszę bardzo. Kula w kuli. Widzimy? Kula w kuli to jest właśnie ten element, czego... Tak byśmy dzisiaj powiedzieli, że to jest element niebocentryzmu. Oczywiście jak ktoś wie, no to tak to może i zinterpretować. Czy to jest przypadek, czy też nie, ale przynajmniej wszystko wskazuje na niebocentryzm. Czyli ktoś tu był świetnie zorientowany, co to jest. I nie dla picu to tak postawił. Mógł to zrobić inaczej, ale on to tak właśnie postawił. Kula w kuli. Czyli praktycznie to jest to samo, co jest w Watykanie i w Trinity College w Dublinie. Tam też na placu jest to samo, co w Watykanie. Kula w kuli. Elementy niebocentryzmu. W tej wieży mieści się podobno równoleżnik, jakiś określony, równy równoleżnik. Można go zwiedzać tam na samej górze tego uniwersytetu i te postaci mają chronić niby tą wiedzę. Jaka to jest wiedza? Bo jesteśmy przy Uniwersytecie Wrocławskim, przed nami Aula Leopoldina, jedna ze starszych auli w Polsce. Za nami, tuż za plecami, Wydział Administracji Prawa i Ekonomii. I jak tak w prawo byś skierował chwilę kamerę, to tutaj właśnie Leszek Żebrowski na przykład miał wielki wykład, ja byłam na nim. To jest największa aula w tej chwili w Polsce, właściwie trzy aule, jedna pod drugą, na 500 osób. I cała ta aula była wynajęta dla Leszka Żebrowskiego, pozdrawiamy pana Leszka Żebrowskiego oczywiście, ale z jakich powodów to się dzieje? Kto daje takie, łoży takie pieniądze, żeby aule... największą aulę we Wrocławiu wynająć. O, iluminacje się właśnie w tym momencie. Zaświeciły się światła. No, Uniwersytet Wrocławski na pewno z poprzednich ujęć z 11 sesji, bo teraz jesteśmy na 12 sesji filmowej, widać cały, bo to na tamtym brzegu Odry trzeba stanąć. Tu jesteśmy plecami ograniczeni właśnie budynkiem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, żeby całość zobaczyć, ale tą kulę w kuli specjalnie zbliżenia pokazujemy. Mariusz Szczytyński, ekspert niebocentryzmu i Beata Andrejas. Ja jestem absolwentką tego uniwersytetu, właśnie tego Wydziału Prawa. Ja kończyłam zaocznie, to dla tych z Państwa, którzy dopytują się o mój dyplom, jak również prawo niemieckie, ponieważ Uniwersytet Wrocławski podpisał umowy bilateralne z Uniwersytetem Humboldt. Uniwersytet w Berlinie, to był kiedyś NRD-owski Uniwersytet Humboldta, a obecnie wcielone Freie Uniwersytet z Berlina Zachodniego zostało właśnie do Uniwersytetu Humboldta. Humboldt Uniwersytet. I no, te ślady, jak tu Niemcy nas najeżdżają, jak tu Niemcy zniemczają ziemie odzyskane. Na wielu filmach Państwu pokazujemy. Mapka rozbioru Polski cieszy się największą popularnością na razie z filmów. No więc widzimy teraz w miarę jak tutaj spada spada natężenie naturalnego światła, to widzimy coraz silniejszą tą iluminację. O. No to praktycznie z tego filmu co my wiemy, to jest najbardziej frapująca ta kula w kuli. Ona okazuje się też jest podświetlona i zaraz ją tutaj złapiemy na zoomie. No widzicie, przypadkowo żeśmy doczekali tego podświetlenia. O, zaraz tutaj będziemy widzieć dokładnie. O. No teraz te elementy zupełnie inaczej wyglądają. Jest podświetlone. O, ładnie to wygląda nawet.
Dobrze, to wszystko w takim układzie. No powiem, że w tej auli Leopoldina wszelkie największe uroczystości, otwarcie roku akademickiego, rozdania jakichś prestiżowych nagród się odbywają. Sławni ludzie tu przybywają właśnie jakiego pochodzenia. I proszę Państwa, po katastrofie smoleńskiej czy po zbrodni smoleńskiej przywieziono również tutaj trumnę rzekomego prezydenta II RP Kaczorowskiego, oszusta, po którym to było pochówku, to, bo wiem, że dwa razy były ceremonie pogrzebowe w Warszawie w Świątyni Opatrzności Bożej został złożony i dwukrotnie odbywała się ceremonia, bo nie ma pewności, kto jest w której trumnie. Ale z powodu tego, że Polska spośród ujarzmionych przez Sowiety narodów, państw jest jedynym państwem demoludów, które posiadają ciągłość sprzed wojniem, przed II wojną światową, właśnie te ceremonie związane z trumną Kaczorowskiego, Ryszard Kaczorowski, mają ogromne znaczenie, że tutaj była ona wystawiona właśnie w auli Leopoldina. Ja byłam tu w tym czasie, bo to przez cały dzień od rana do samego wieczora było. Po co to się robi? Po co się robi uwiarygadnianie Kaczorowskiego i w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca, uwiarygadnia linię buntowników Andersa poprzez jego córkę Annę Anders, która... Jaki to ma cel? No właśnie to jest ta linia, z której generał Anders po powrocie do Londynu po II wojnie światowej zorganizował bunt Radę Trzech, i która próbowała obalić prawdziwego prezydenta II RP na uchodźstwie, August Zaleski, a po nim Juliusz Nowina-Sokolnicki, który przez 37 lat był na urzędzie. I proszę się zastanowić, kto z Państwa zna to nazwisko Nowina-Sokolnicki, tego prezydenta. Natomiast tłoczy się Polakom, no, poprzez również takie ceremonie w auli Leopoldina, wprzęgniętej w tą całą hucpę, Kaczorowskiego. A nawet doszukałam się, jest taka posłanka obecnie o nazwisku Kaczorowska. Teraz mamy z drugiej strony, wszystko z drugiej strony, ja zaraz tutaj wyzumuję. O, tutaj jest gmach Uniwersytetu we Wrocławiu. Tak, zrobimy. O, proszę. Stara część uniwersytetu ma bardzo dużo gmachów, z tym, że to jest najstarsza część. O, tutaj mamy właśnie... Tutaj mamy kulę w kuli. To jest ten element, który był na poprzednich, który jest świetnie odświetlony od tej strony. No, widać tak samo jak to w Watykanie w Dublinie. To są podobne kule, tylko tam są takie z metaloplastyki. Tu mamy taką przestrzenną. No, ale to jest mniej więcej to samo, to właśnie... To wskazuje dla tych, którzy no, wiedzą, że to jest element niepocentryzmu w takiej skali mikro, ale schematycznie tak to wygląda. A teraz my to zwiększymy tutaj, o, zoma zmniejszymy i tu przejdziemy panoramicznie po tym uniwersytecie. Proszę bardzo, o, jest, tak to ładnie wygląda, panoramę przejedziemy. O, podświetlono, oczywiście wszystko pięknie, ładnie wygląda. Tak, przejedziemy do końca. Jest, do końca. No. A więc o, tak to ładnie wygląda. I teraz my się już tutaj wykręcimy do góry. Na odrynę ten most. Aha, no i tutaj jeszcze jest prośba taka, żeby zrobić na mostek. No i mamy most, jak on się nazywa? Tamten mały. O, jak on się nazywa? Za nami uniwersytecki się nazywa. Tamten co, warszawski? Nie, 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 tamten. Aha, no i tak to właśnie wygląda. Teraz mamy port jachtowy. Jagiełły bodajże. Aha, Jagiełły. O, tu mamy tak. Przystań uniwersytecki. Most uniwersytecki. No, to mamy tutaj panoramę.
i tu już o, objechaliśmy. No to tyle, dziękujemy. Przy Auli Leopoldina, Uniwersytet Wrocławski, jedna ze starszych auli uniwersyteckich. I na samym szczycie znajduje się, można tam wejść i oglądać, równoleżnik. I ta kula, no litery IHS, też są spory na ten temat, co znaczą. Ale ta kula szczególnie. Ona tam została umieszczona przez... To znaczy tak, tutaj jest, mamy coś takiego jak kula w kuli. A tutaj widać lepiej może. O, kula w kuli. Kula w kuli. Co to nam przypomina? Kula w kuli? No właśnie. I co ten... to jest kula w kuli? Ktoś to by znał niebocentryzm? No właśnie. A więc zobaczmy, kula w kuli ładnie jest, właśnie jest określona, patrząc na to w ten sposób, możemy oczywiście dojść do wniosku, że to jest element, symboliczny element niebocentryzmu. Tak to wygląda. Kula w kuli. Na górze jeszcze jakieś... Może to jest przypadkowe, może nieprzypadkowe. Niebiosa ale, niebios. Ale w tym momencie kula w kuli to przypomina niebiosa niebios. To jest tak samo... I to żeberkowanie tej większej kuli, okręgów otaczających. Nie? I to przypomina nam to samo, co widzieliśmy na przykładzie kula w kuli w dwóch miejscach. W Watykanie i w Dublinie na placu Uniwersytetu Trinity College w Dublinie. A więc to jest po prostu no, coś w tym stylu. Mamy po prostu kula w kuli, czyli to mniejsze to jest niebiosa niebios, a to jest to po zewnętrznej to jest skorupa ziemska, czyli żyjemy w kuli. Tak, i te postacie, z lewej strony mamy postać z krzyżem. O, tu oddalimy. O, pewnie katolicki jakiś. A z prawej mamy postać z wagą, nie? Czyli sprawiedliwość.